Okej, okay, dobra moi drodzy, godzina 19, wracamy do burzliwego, burzliwej sagi rodu Radów z Wyspy Rugi i mamy tutaj naszego króla Wicława, który miał traumatyczne dzieciństwo, zamordowany brat, zamordowany ojciec, tak, zbuntowany wasal, który chciał go obalić, wuj. I tak, to jest strasznie zestresowana postać i jego nowa żona Turidr, tak będę to czytał, Turidr ze Skandynawii. Okej, okay, wracamy do naszej rozgrywki. Czyli tak, przypomnijmy sobie sytuację. Przede wszystkim postać naszego władcy, który jest zestresowany i to będzie problem. To będzie problem. Ja chciałem ruszyć z nim do uniwersytetu, ponieważ ma doskonałą wiedzę. Doskonałą wiedzę. Jest niebywały w tym. Fatalny dyplomata, bo jest odludkiem zestresowanym i nieśmiałym. Niekompetentny w sprawach wojskowych, ale przyzwoity zarządca i intrygant. Jednak głównie wiedza. To jest jego plus. Ale nie ruszamy do uniwersytetu, ponieważ jest odludkiem, człowiekiem nieśmiałym i stres go zabije. Tak, on może umrzeć na atak serca. On może umrzeć na atak serca. Ale jest bardzo zdolny i ma wielką wiedzę i może cywilizacyjnie rozwinąć Arkonię. Okej, okay, czyli jego cechy charakteru. Jest współczujący, co jest cnotą, ale tak, być może ta cecha sprawia, że się nie nadaje do końca, bo król w tych warunkach musi być troszkę bezwzględny, paranoiczny, nie ma co się dziwić po tym, co przeszedł, i nieśmiały. Mistrzowski filozof, który, żeby rozładować stres, bo z tym jest problem, miał kilka załamań nerwowych. Po pierwsze, rozdaje swe bogactwa potrzebującym i biednym. W ten sposób redukuje stres. Poza tym jest odludkiem. Zbudował sobie specjalną komnatę, w której się zamyka na dłuższy czas. I zabił swego wuja, który tak zamordował jego ojca i brata. Tak to wygląda. Oto nasza małżonka. Córka króla Norwegii. Riksgodiego, kochającego piwo, fajny przydomek. Turidr, tak. Także współczująca, czyli mamy zbieżność charakteru, cyniczna, czyli niezbyt wierząca i uparta. I także jest myślicielką, czyli charaktery zbieżne w sumie w dużej mierze. Córka konkubiny, która wyznaje innym swe jakieś problemy i rozterki. Dopiero co wzięli ślub, ciężko było sprostać zadaniu podczas nocy poślubnej, ponieważ nasz król jest, tak, gejem dodatkowo, co mocno komplikuje sprawę. Tak, okej, okay, zobaczymy, co z tego wyniknie. Musimy zbić stres, to jest największe oczywiście niebezpieczeństwo. Jaki będzie nasz cel? Rozwój cywilizacyjny, czyli jeżeli spojrzymy tutaj na development, nieźle jest w ranie, mamy poziom 15. Tak, chcemy. Po pierwsze, przejdziemy w końcu na feudalizm i to niebawem. Tak, zwiększyć populację, rozwinąć nasze grody i miasta, tak żeby się przerodziły w miasta. Kolejne wynalazki, innowacje i tutaj możemy zrobić dość duży postęp, póki Wicław żyje, bo on... O, tylko jeden wynalazek nam został, czyli koszary, które opracujemy za 6 lat, czyli to jest ostatnia technologia ery plemiennej. Dobra, przypomnijmy sobie wasali na koniec. Okej, czyli mamy tutaj księcia Leszka, naszego kuzyna. Tak, syn tego Patryka Szalonego. On, z nim może być problem. A, zobaczmy też tak, jakie mamy relacje interpersonalne. Okej, mamy kilku przyjaciół. Mamy rywala, króla Rajmonda, króla zachodnich Franków, to dlatego, że zerwaliśmy narzeczeństwo. Tak, mamy tu pewną waśń rodową z francuskimi Karolingami w tej chwili. Ale mamy przyjaciół, okej, okay, Agnieszka, antykwariuszka księcia Tomasza II, okej. Okay. Naszym przyjacielem i mistrzem szpiegów jest Golding z Prus. Kolejnym przyjacielem, okej, okay, to jest problem. Jest Odbert, obalony król Bawarii. Tak, zobaczymy, co z nim zrobimy. To jest problematyczne trochę. Kolejną przyjaciółką jest żona księcia Prus. I kolejnym przyjacielem jest książę Pomorza Kornel. Czyli mamy tutaj dwóch zaprzyjaźnionych wasali, co jest dość istotne, bo nasz władca nie jest dobrym dyplomatą.
i mógłby być stosunkowo łatwo obalony. Ledzik, dzięki za przedłużenie słowa, także 9 miesięcy. Wielkie dzięki. Dobra, przypomnijmy sobie innych wasali, czyli mamy tutaj tak, mamy tego Leszka, który jest potężny i nas nie lubi, bo zabiliśmy jego ojca. Mamy Bertę z Veligradu, także z rodu Ranów. Mamy także Tomasza II, księcia Lutyków, okaleczony. Mamy naszego przyjaciela Kornela na Pomorzu, w Wielkopolsce mamy Blusa, naszego kuzyna, z którą mamy dość dobre relacje, który... O, oszalał. Blus. Mamy Branisławę ze Słupska, która jest matką Kornela, czyli tu dojdzie do zjednoczenia tych dwóch ziem. Mamy naszego przyjaciela Goldinga w Prusach. Sergonisa III w Mazurach. To jest chyba nowy wasal. Jego ojciec chyba zmarł. Tak, w bitwie poległ. Mamy także naszego krewniaka Szczepana w Płocku. I tu mamy pomniejszych wasali na wschodnich rubieżach. Jaćwięży, czyli mamy Milenę z Jaćwięży. Kornelię ze Skalowi i Milions z Memla. Okej, dobra, czyli jedziemy dalej. Po pierwsze, musimy zredukować stres. I niewiele mamy narzędzi ku temu. Nasz władca też schudł strasznie i dlatego zaczął tu się odżywiać, żeby nabrać masy. Chyba mogę już zaprzestać tego, bo ta dieta... zwiększa mu generowanie stresu jeszcze bardziej. Czyli skończmy się obżerać. Tak, to będzie ciężko będzie utrzymać tego Wicława. Strasznie znerwicowana postać. Ciężko będzie go utrzymać poniżej bariery stresu. Okej, może po raz kolejny się zamknąć w tej swojej komnacie. Okej, nie mamy wyboru. Musimy zredukować ten stres. Ale nie zjechało poniżej granicy, niestety. Okej, czy możemy odwiedzić gorące źródła po raz kolejny? Nie mogę, dopiero za 4 lata. Okej, tak, robiliśmy to niedawno. Niestety wiele odstresowujących aktywności, takie jak na przykład... uczta naszego władcy zestresuje, ponieważ on jest, przypominam... Tak, przypominam, że on jest nieśmiały. Może polowanie? Może, okej, może sokolnictwo. Może sokolnictwo, może to bardziej będzie pasowało do naszego króla. Poza tym nie używałem sokołów w ogóle. Chyba tak, okej, nasz władca musi jakoś się odstresować, jakąś aktywność mieć, która go odstresuje. Czyli tak, po pierwsze wynajmijmy mistrza łowów. O, w sumie tak a propos, mamy dość dużo prestiżu, zobaczmy, czy moglibyśmy przywrócić czempiona dziewanny. Inactive accolades. O, Radomiu. Przywracamy czempiona dziewanny i przywróćmy też, jeżeli to możliwe, wybrańca Peruna. A, nie mogę, mogę... Okej, ja nie chcę tego. Ja chcę tylko wybrańca Peruna. Tak, więc poszukajmy być może nowego... A, nie mogę, okej. Zaoferujmy też dary świętobitowi. Tego dawno nie robiliśmy. Albo nie, bo nie będzie nas stać. Musimy najpierw to polowanie, ruszyć na to polowanie. Okej, polowanie, ale przy pomocy sokołów. Tak jak mówiłem, celem będzie tylko i wyłącznie odstresowanie. A, i mianujmy nowego łowczego. Okej, Radomiu. Radomiu Grzymała, nasz czempion dziewanny, idealnie pasuje. Dobra. Tak, czyli na spokojnie, przy pomocy sokoła, bez jakiegoś tam dużego ryzyka. Tak, żeby troszkę, tak, na łonie natury się odstresować. Głównie o to chodzi. Tak, ja tego nie używałem w ogóle, czyli to będzie też coś nowego. Okej, najlepsze miejsce to będzie Zwierzyn, który... O, dobrze się nazywa. Nie będziemy ryzykować tak dalekiej podróży. Stresujące rzeczy mogą po drodze się wydarzyć. Do Zwierzyna. Pojedźmy. Czemu to aż tyle kosztuje? Okej, oszczędzimy troszkę na naszej drużynie. To będzie mniej prestiżu.
A to zwiększa szansę nas... Okej, musimy nazbierać troszkę więcej złota. Musimy nazbierać troszkę więcej złota. Zobaczmy, jak sytuacja międzynarodowa. Okej, tu może być obalony Derwan Pijak, nasz krewniak, który zaczął ekspansję w Śląsku, co ciekawe. Okej, tu mamy katolickie Kujawy, Mazowsze, które ma naszą religię, to co jest dość tak rzadko się zdarza. Okej, tu kompletny podział, tu mieliśmy Ugrofińskie Królestwo Rusi, które się rozpadło kompletnie. Okej. Dobra, poczekamy troszkę i nazbieramy troszkę złota chyba. Możemy sponsorować kolejne postaci, tylko... Poszukiwacz przygód, kusi mnie, żeby go zainspirować, żeby go zasponsorować. 50, okej. Niejaki Demetrio. Franks Alp chce ruszyć na przygodę, szukając czegoś ciekawego w Europie Wschodniej. Zasponsorujmy go. To może być ciekawe. Jak się trzyma nasza religia? Nawróciliśmy to. Ja przestanę nawracać katolickie ziemie. Tu chciałem tylko jedną prowincję nawrócić tak naprawdę, ale widzę, że mój wasal... tu nawrócił też dwie prowincje. Ignorujemy katolików, bo mamy synkretyzm katolicki, czyli w pierwszej kolejności nawracamy starą wersję Słowian i inne wierzenia. Czyli zacznijmy tutaj wszystko konsolidować, nawracać. Jeżeli chodzi o zasięg naszej religii, to mamy, odrobinę tutaj nawróceń w Sorbii, tutaj w Wielkopolsce. I cały czas Nowogród się trzyma, ale nie wiem, jak długo to potrwa. I nawet tutaj w Danii mamy początki. No i oczywiście Gotlandia, którą być może fajnie by było odzyskać. Ale zobaczymy. Sztuka łowcza, okej. Świetnie, ten nasz nowy czempion dziewanny Radomil nas tu naucza. Tego polowania. Świetnie, zyskujemy perka, to nam bardzo, bardzo pomoże. I chyba dzięki temu więcej stresu będziemy redukować podczas polowań. Czyli świetnie. Okej, teraz naszą następczynią jest Matylda, nasza siostra. Której narzeczonym jest ten 10-letni Odbert. Który jest naszym przyjacielem. Ale nie wiem, czy nasz władca będzie miał dzieci. Naszą następczynią, dziedziczką korony arkońskiej jest Matylda. Czyli pomimo tego, że Odbert jest naszym przyjacielem, to zerwiemy chyba to narzeczeństwo i matrylinearnie wydamy Matyldę za kogoś innego. Ale jeżeli to możliwe, żeby to wynagrodzić młodemu Odbertowi, to zobaczymy. Być może spróbujemy go przywrócić na tron Bawarii potem. Jeżeli będzie stabilna sytuacja i będziemy mieli ku temu okazję. Czyli... Zacznijmy to robić. Złamiemy to. Okej, płacę tylko 150 prestiżu, czyli to nie jest koniec świata. I naszą siostrę wydamy matrylinearnie. Matrylinearnie. To ciekawe. Moglibyśmy ją wydać za... kilka wasali. Może to. To może być użyteczne. Okej, mamy dwóch 20-letnich synów najemników. To może być użyteczne. Dobra, Latancio Bonifacji. Latancio Bonifacji. I oczywiście on będzie miał mniejsze znaczenie w tym mariażu, czyli ich potomstwo będzie, będą przedstawicielami rodu Ranów. To byłby game over? Chyba nie byłby game over, ale byśmy grali jakąś tam inną postacią, ale nie bylibyśmy na tronie chyba. Okej. Dobra, i teraz potrzebujemy... musimy... mógłbym uwięzić kilka postaci, ale nie będziemy tego robić, to jest zbyt ryzykowne. Nasz władca jest paranoiczny, przypominam. Chyba sprzedamy jakieś artefakty znowu. Zobaczmy, czy mamy jakieś artefakty na sprzedaż.
Kurde, sprzedamy chyba topór. Okej, dobra. Sprzedaję topór. Tak, nasz władca używa miecza, irlandzkiego miecza, tak czy inaczej. Sprzedajemy topór Jaromara II. Trudno się mówi. Osiemdziesiąt sztuk złota wpadnie. Okej, sprzedam chyba też to. I ruszamy na polowanie. Co? Nie? No trudno się mówi. No czasami tak, niewdzięczni potomkowie w ten, w tak krótkowzroczny sposób potrafią jakąś ojcowiznę zaprzepaścić. To był tego przykład. Ruszamy na polowanie. Do zwierzyny. Przy pomocy sokołów, tak. Okej, stać nas w tej chwili? Dobra, ruszamy. Okej, to będzie podróż, która może być teoretycznie troszkę ryzykowna. Król chce się odciąć od plemiennej przyszłości. Tak, świetny argument. Świetny argument, tak. Okej, podróżujemy tutaj. Okej, lądujemy po drugiej stronie Bałtyku od rany. I mamy tutaj, okej, namiot wieszcza, wróżbity. Oby to był dobry omen. Zaryzykujmy, zapłaćmy mu 10 sztuk złota, niech nam wywróży przyszłość. Nie, złe omeny, kurde. Okej, to będzie więcej stresu. Okej, mamy zgodę na mariaż. I mamy kolejnego sojusznika, kapitana włoskich najemników. Może być przydatne. Okej, mamy kolejnego perka. Weźmy kręgi uczonych. Dzięki temu każdy poziom oddania religijnego będzie nam generował więcej wiedzy. Okej, mamy bardzo dużo tej wiedzy, czyli tu technologicznie, cywilizacyjnie możemy zrobić naprawdę duży krok naprzód. Okej. A kurde! Tyrion. Okej, tego się nie spodziewałem. Tak, tego nie... Nie mieliśmy precyzyjnych informacji. Okej, czy łamać to? Nie, wiecie co? Kurde, nie wiem. Karsgar, dzięki za podarowanie suba Hekezy. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Dobra, niech zostanie. Niech zostanie, trudno się mówi. Nie będziemy uprzedzeni, tak. Na tronie francuskim też zasiada Karzeł, przypominam. Stolec Kiszony, dzięki za suba przez Twitch Prime. Witamy na pokładzie. Gratuluję Nika. Dobra, jedziemy dalej. Sasi wspierają integrację. Okej, integracja Ostwali przyspieszyła delikatnie. O! Nasza żona jest w ciąży. Los się do nas uśmiecha. Okej, być może coś tam miało miejsce w czasie tej nocy poślubnej jednak. A tymczasem natrafiamy tutaj na jakieś zatrute owoce, które strasz. Nasz tester jedzenia zerwał po drodze. Okej, nasz władca jest współczujący i paranoiczny, dlatego też dokonamy ostrzeżenia, ale minus jest taki, że możemy wyrwać mu z ręki te trujące potencjalnie owoce i też się zatruć. Ale musimy tego dokonać, to zredukuje nasz stres. To jest tak, to jest zgodne z charakterem naszego władcy. Okej, okazało się, że jednak, okej, nie było trujące. I zbiliśmy stres. Tylko mamy tutaj tak, straszne skoki niestety, to jest minus. Zor, dzięki za przedłużenie suba. O kurde, astronomiczna liczba 83 miesięcy. Wielkie dzięki. I Hekeze, dzięki za podarowanie suba Karsgarowi. Także wielkie dzięki. Pokazałbyś ziemię do Jury Arkonii? Tu się nic nie zmieniło, ale niebawem się zmieni.
Za 17 lat Prusy się przyłączą, za 27 lat Mazury, 50 lat Wielkopolska i 46 lat Ostfalia i 83 lata Szlezwik. Tak to wygląda w tej chwili. Okej. Okej, dobra, okej, czyli stres opanowany. O, i dobre wieści, żona w ciąży, kurde. Okej, czekamy na przybycie drużyny myśliwskiej. Zygmunt zbiera naszą drużynę w obozie nieopodal Zwierzyna. Sokoły przygotowane. Okej, czyli czas spuścić ugary, żeby wypuścił... Kurde. Spłoszyły zwierzynę, wypłoszyły zwierzynę. I jaki wybieramy tutaj cel? Gęś, gołąb, albo, sorry, przepiórka, albo zając. Okej, na zająca będą małe szanse, nie ma tu zająców, czyli chcemy... Okej, to widzę, że nie różni się niczym, niech to będzie przepiórka. Tymczasem finansujemy także wyprawę tego Demetrio. Co powinien przynieść naszemu królowi z tych jego przygód w Europie Wschodniej? Możemy zaufać jego instynktom. Gobelin, jakieś błyskotki, egzotyczne zwierzę, czaszka. Zaufajmy mu, zaufajmy mu. Okej, no trafiamy na kłusowników na naszych ziemiach. Okej, których nie ukaramy natychmiast, nie będziemy ich zabijać, bo nasz władca jest współczujący. Możemy ich zabić i zająć ich, zabrać im zwierzęta. Możemy wygnać ich stąd. Wygnajmy ich po prostu. Friedrich był gwiazdą podczas tego polowania. Jego sokół... Tak, szpony jego sokoła są czerwone od krwi. Okej, okay, mówi, że chciałbym po prawdzie powiedzieć, że to był dobry trening, ale tak naprawdę moja rękawica została pobłogosławiona przez Odyna. Jednak mógłbym tą rękawicę sprzedać za odpowiednią cenę. Nasz władca jest paranoiczny, nie będziemy tego robić. Okej. Okay. Radomir mówi, żeby wszyscy się uciszyli, bo natrafiamy tutaj na jakieś skupisko przepiórek. Okej, okay, puszczamy sokoła. Okej, okay, nasz władca traci cierpliwość. A, chłopi zbierają grzyby, przyszli na grzyby. Grupa chłopów zbiera grzyby i przepuszczyła zwierzynę. Okej, okay, nasz władca jest... Tak, daje datki biednym, jest współczujący. Czyli wynagrodzimy tych chłopów. Okej, okay, to będzie bardzo ciekawa postać, bo jak widać, wszystkie efekty, zarówno nabywania, jak i tracenia stresu, bardzo duże liczby. Czyli tu będą skoki takie... Tak, jakiś, nie wiem, zespół bipolarny będzie miał, czy coś. Duże skoki stresu i redukcję tego stresu będą. Plan jest jednak taki, żeby trzymać go tutaj jak najdłużej poniżej tej wartości. Pingwinos, dzięki za suba. Także witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Mogę też mieć konkubinę, tak, ale nasz władca jest nieśmiały, raczej nie będzie chciał. Okej, chyba się nie udało przepiórki upolować. Ale okej, inni tutaj nieco więcej upolowali. Mamy także to nieco doświadczenia. Możemy pióro przepiórki zachować.
No, zredukuje nabywanie stresu. Albo podarować to mojemu wujowi, królowi Haroldowi z Anglii. Weźmy opcję numer jeden. Okej, okay, dobra, to uda. Okej, okay, świetnie. Stres kompletnie zbity. To mi się podoba. Teraz tak, musimy tutaj nieco bardziej przemyśleć to, jakich artefaktów używamy. A, chociaż tu nie mam dużego wyboru. Mam jedynie to. Pióro przepiórki. Ono redukuje stres, czyli będziemy tego używać zamiast czegoś. Będziemy, okej, okay, cały czas trzymać lok włosów naszej żony. Bo to jej się podoba. Chcemy używać perfum Jarosława. To też redukuje stres. Chcemy, okej, okay, czytać na temat tej supernowej. Ale nie będziemy używać tej, chociaż to też żonie się podoba. Dobra, zamiast supernowej weźmy to. Pióro. Tak, nasz władca będzie pisał tym piórem przepiórki upolowane. Okej, okay, wracamy. Sukces. A, okej, okay, zwołajmy dwór. Okej, okay, wspaniały królu Wicławie, nazywam się Zwinisława. Księżniczka Zwinisława z Wyszehradu. A, ma roszczenia do państwa Wiślan. Przybyłam tutaj, aby prosić o pomoc, bo stała się niesprawiedliwość. Mój brat, król Wacław, zasiada na tronie Wiślan w Krakowie, a ja jestem prawowitą władczynią tych ziem. Nie będziemy w to ingerować. Nasz władca jest paranoiczny. On wciąż się obawia jakiegoś buntu swoich wasali. Nie będzie ryzykował tutaj interwencji. Ale przyjmijmy ją na... Ale tak, ugościmy ją, ale nie będziemy obiecywać pomocy. Okej, okay, tym razem wpada tutaj książę Blues i burmistrz Branisław z Rzepina. Okej, okay, mówi, że Lidia odwiedziła Wielkopolskę. A, okej, okay, o kobietę się... konflikt o kobietę. Staniemy po stronie Blusa, naszego kuzyna. Okej, okay, przybyła tutaj Kornelia ze Skalowi. Mówi, ma złe wiadomości, ale też sposób na rozwiązanie tych tego problemu. A okej, okay, pomorzanie i połabianie stają się za bardzo do siebie podobni, te nasze kultury. I chcę, żebyśmy zorganizowali tutaj jakąś wystawę naszej kultury. Nie chcemy tego robić, odmówimy. Nie chcemy urażać naszych, tak, pomorzan, pomorskich poddanych. Okej, okay, kurde, kusi mnie, żeby ruszyć na rajd. Ostatni rajd, żeby zdobyć troszkę więcej funduszy, bo kurde, jest z tym problem. Ostatni rajd i przejście na feudalizm może. Tylko tak, czego ja się obawiam? Ataku Niemiec cały czas naszej babki. Może poczekam jeszcze trochę. Jak nasze siły zbrojne wyglądają? 8,5 tysiąca. Nie będę ruszał na rajd. Chyba przechodzimy na feudalizm już teraz. Przechodzimy na feudalizm. Czyli, okej, okay, tak naprawdę większość naszych ziem już przeszła na feudalizm. Jakie będą tego konsekwencje? Po pierwsze, będziemy technologicznie szybciej postępować. Będziemy mieli dostęp do bardziej zaawansowanych typów rządu. I będziemy mogli budować, tak, nowe majątki. Czyli to nie będzie jeden plemienny gród, a poza tym jakieś tam rozprzestrzenieni po dziczy wolni chłopi. Tylko będzie dużo lepiej. A poza tym będziemy mogli też podwyższać autorytet korony, bo... tak, będziemy mogli władzę króla centralną wzmocnić, tak naprawdę. Robimy to, nie ma co czekać chyba na to. Nie ma co chyba... czekać. Wprowadzamy ustrój feudalny. Nowa era.
Okej. Tylko tak, to niestety może oznaczać, że tak, okej. Okay. Nie mamy już 8,5 tysiąca ludzi, mamy 6400. Czyli to oczywiście komplikuje trochę sprawę. No, dobra. Teraz tak, co robią członkowie naszej rady? Nawracamy dobrze, integrujemy tytuł. Przerwę to integrowanie tytułu chyba. Poprawiajmy relacje wewnętrzne w tej chwili. Tu przerywamy spiski, rozwijamy development, organizujemy armię. Może być. Może być. Tylko teraz jesteśmy dużo bardziej narażeni na atak, powiedzmy, Niemiec. Kiedy mamy 2000 ludzi mniej. Ale dobra. Tak więc jakiekolwiek wojny miały, tak, byłyby bardzo, bardzo ryzykowne. Nie możemy też ruszać na rajdy, ale nasi wasale rangi książęcej mogą cały czas. My jednak osobiście jako królowie nie możemy. Okej, nasze dochody też spadły dość masywnie. Skandal, moja kuzynka Romilda jest w ciąży. Okej, dobra, trudno się mówi. Uwięziona gdzieś tam w Lotaryngii. Okej, nasze dochody masywnie spadły. To jest minus. Nie stać też nas na budowę niczego nowego. Okej, chyba będziemy musieli... Okej, książę Leszek z Ostwali jest najpotężniejszy. Władca jest paranoiczny, ale prawdopodobnie będziemy musieli przyjąć nowych wasali do rady. Okej, skarbnika. Mamy tutaj Radomiła Grzymałę, który jest bardzo utalentowany. Chociaż nie jest bardzo utalentowany. Potrzebuję nowego skarbnika. Książę Lutyków Tomasz niech to będzie, bo jest średni. A wojewodą niech będzie... A ci moi wasale nie są zbyt dobrzy. Leszek byłby dobrym mistrzem szpiegów, ale nasz władca mu nie ufa i chce przyjaciela tutaj na tym stanowisku na pewno. Okej, to jest lepsze, dobra. Radomiu jest doskonałym dowódcą, czyli ta zmiana miała sens, ale na razie więcej nie będę robił. Złamane serce. Okej, nasz władca przyjmuje tu jakiś przedstawicieli jednego z grodów. Jest tu nieco uczonych, nieco kupców. I uwagę naszego władcy zwraca jakiś młody człowiek, który jest załamany i inni mówią, że kobieta złamała mu serce. Ale tak, kobiety? A, to tylko problemy. Tak, nasz władca jest gejem, czyli to ma sens. Okej, okay, czyli chcę go tu jakoś... Jest współczujący, czyli spróbujmy go pocieszyć. Co to było? O kurde! O cholera, ja mackam! Okej, okay, to jest absurd. To musiałeś w Totolotka wygrać. Wielkie dzięki za absurdalnie hojną donację. To jest chyba rekord. O cholera. Okej, okay, nie wiem co powiedzieć. Marzec tradycyjnie miesiącem premii. Dobra seria. Dopiero włączyłem, wracam do początku streama. Pozdro. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że ty mieszkasz gdzieś, nie wiem, w Szwajcarii. I ta premia była naprawdę potężna. O cholera, wielkie dzięki. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Strasznie hojna donacja. Wielkie dzięki. Czy kupiłem cekatowa z wszystkimi DLC przed mega kampanią, czy jakoś inaczej zdobyłem te dodatki? Przed mega kampanią? Tak. To z czym grałem, miałem kupione. Dwie dniówki w Szwajcarii. No, aż tak nie, chociaż zależy. Zależy w jakiej robocie. Okej. Okay. Splendor dworu troszkę spada. Okej. Okay. Nasz władca jest paranoiczny i ja też jestem paranoiczny w tej chwili, bo naprawdę obawiam się ataku
Tak, Niemiec powiedzmy. Czyli tak, chcemy siły zbrojne powiększyć i dochody. I to tak, teraz moglibyśmy tak, postawić nowe majątki. W sumie mamy już nowe majątki. Czyli jeżeli zobaczymy tutaj, mamy świątynię w Stralsundzie. Tu jakiś tak słowiański odpowiednik by się przydał. I to tyle. Tak, w Arkonie nie mamy więcej majątków. Mamy tylko te dwa. Ale w innych prowincjach mamy więcej. A nie. Okej, okay. W Rostoku też mamy dwa i mamy... Okej, okay, jeden majątek automatycznie się zbudował. Czyli mamy tutaj Guszczerow. Wołogoszczy mamy... Okej, okay, tu mamy puste miejsce. Moglibyśmy zbudować nowy majątek i potem go rozbudowywać. Czyli w tej chwili naprawdę by się przydało złoto. Tak, żeby dokonywać inwestycji. Okej, okay, pytanie, czy ja to kontroluję... A, ja tego nie kontroluję. Zobaczmy, świątynie są wynajęte naszemu kapłanowi. Tak jakby. Ha. To ciekawe. W Szwajcarii siedzisz? Nie, ja w Polsce mieszkam. Czy streamowanie to nie jest idealna rzecz do prania hajsu dla skarbówki? No ja płacę podatki normalnie, mam działalność gospodarczą. Strzałów? Aha, to przetłumaczmy od razu. Okej. Okay. Nasz rywal, król Rajmund, umiera ze stresu. O, cholera. To był rywal naszego króla, czyli odetchnął z ulgą. Słabe te nasze prowincje. W każdej max jeden zamek możemy mieć. Tak, niestety. No, ale trudno się mówi. Ja nie gram w te gry, żeby budować ultra wielką potęgę. Będziemy sobie radzić z tym, co mamy. Okej, okay, a zobaczmy. Właśnie jest kontynuowana. Tylko właśnie pytanie, w którym interfejsie zobaczyć, gdzie zobaczyć, gdzie jest pokazana waśń rodowa. Powinna być teoretycznie w tym interfejsie rodu, nie? Ale nie widzę tego nigdzie. Tu jest nawet jakaś ikonka drzewka. Aha, to okej. Okay. Tak, ja nie wiem, gdzie są te waśnie pokazane. Okej, okay, czyli napięcia, jeżeli chodzi o tą właśnie, zanikają. Mamy króla Ogiera III. A, Ogier porzucił wendettę przeciwko rodowi Ranów. Okej, okay, nie będziemy kontynuować tej wendetty, nie potrzebujemy tego. I mamy córkę. Którą chcę nazwać Huld. Garbatą córkę mamy. Okej, okay, to dobrze nie rokuje. Okej, okay, zgodzimy się. Czy zgodzimy się na to imię? Nordyckie imię? Niech będzie Huld. Albo nie, jakieś inne imię. Połapskie imię. Milena może być. Okej, okay, czyli naszą następczynią na tą chwilę jest Milena. O, król Harold Silnoręki chce nam przekazać artefakt. Cudowny topór bojowy. Okej, okay, on jest dużo lepszy niż topór Jaromara II. O, dzięki, wuju. Przyjmiemy ten dar. Okej, okay, to będzie dużo lepsze niż ten irlandzki miecz. Tak, dużo więcej do walki, więcej rycerzy, możemy mieć przewaga w lesie. Nie generuje prestiżu, czyli jest... Miecz jest lepszy w czasie pokoju, ale niemniej to jest dość dobry artefakt. Wykuty przez Joscelin dla króla Harolda w Hampshire. Okej, okay, ja na razie nie będę tego używał, bo wolę prestiż, ale okej, okay, to będzie dobry artefakt.
Teraz tak, nasz władca będzie na pewno, być może tak, miał większe pole manewru i troszkę bardziej ryzykował, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, kiedy Matylda umrze, bo wtedy chyba dojdzie do podziału. Wydzieli się królestwo Fryzji i Lotaryngii. Tak, ona jest zbyt groźna. Może zaatakować. Zaproszenie przez Miliunc na polowanie. To da nam troszkę prestiżu i troszkę nas odstresuje, ale odmówimy. Nasz władca jest wyrzutkiem i nie lubi spotkań z innymi ludźmi. Okej, czyli teraz kurde, to jest paskudne, musimy zbierać złoto na inwestycje. Okej, nasz władca natrafił w tawernie na jakiegoś wojownika. A, to Demetrio. O kurde, co za ściemniacz. Okej, dostał fundusze na kurde wyprawę w poszukiwaniu skarbów, a siedzi w tawernie naszej, kurde, i chleje piwo. Pijak. Okej, on mówi, że podczas mojej kolejnej podróży przekroczę Morze Czerwone. Jednym łyczkiem. Mówi, opróżniając tu róg pełen wina. I jego słuchacze wiwatują na jego cześć. O kurde. Okej, czy anulujemy to? Czy go wykopujemy z tej tawerny? Dobra, dajmy kopniaka w tyłek i niech szuka dalej. Niech rusza, tak, po skarby. Wow, to jest troszkę bolesne, te dochody. Tak, to trzeba będzie bujnąć. Na bank. Okej, no szkotek. Okej, kotek zrzuci tu jakąś książkę, co niestety... O nie! Nasze doskonałe regalia zrzuci z półki. Okej, dobra, weźmy opcję numer 1. Udało się złapać regalia, nic się nie stało. Dobra. Kurde, te skoki stresu tutaj będą dość paskudne. Zobaczmy jak... Okej, głównie stolica Arkona. Czy moglibyśmy coś tutaj rozbudować? Zobaczmy. Nie mamy technologii tutaj. O, mamy port handlowy. Tego wcześniej nie było. Chyba. Tego też nie możemy rozwinąć. Farmy czy możemy rozwinąć? Tak, moglibyśmy zainwestować w farmy, które zwiększyłyby nasze dochody dość mocno o 0,3 na miesiąc. To jest dość dużo, biorąc pod uwagę, że mamy 3,6. Czyli to było dobre. I chyba na to zbieramy. Ile potrzebujemy na to? 222. Okej. Okej, Milnius wykorzystała haka, którego miała na nas i zmniejszyła sobie kontrakt feudalny, niższe podatki. Okej. Teraz tak, teoretycznie mamy teraz zresetowaną autorytet korony, ponieważ to w tej chwili funkcjonuje inaczej. Czyli to jest najniższy autorytet korony, nieco lepsze relacje z wasalami. Tak, to byśmy chcieli podwyższać, ale... O, mógłbym podwyższyć, ale nie. Wydaje mi się, że tak, nasz władca jest paranoiczny i jego sytuacja jest wciąż troszkę zbyt niestabilna. Czyli troszkę poczekamy. Tak, to jest bardzo trudny moment teraz, to przejście z ery plemiennej do feudalnej. To może być troszkę niebezpieczne. O, ale możemy rozwinąć... Okej, spuściznę rodu ranów. Dobry progres. Okej, co byśmy chcieli teraz? Zobaczmy, co pasuje do naszego króla. Rodzina, czyli lepsza płodność i łatwiej uwodzić innych. Znane imię. Więcej prestiżu, czyli to chwała. Raczej nie pasuje do naszego władcy. Erudycja by pasowała być może.
Tak, naznacz. Tak. Tak, błogosławione rządy. Szlachetna krew to łatwiejsze dziedziczenie. Groźna reputacja raczej nie pasuje. Prawo. Tańsze utworzenie tytułów. Czy jacyś wierni urzędnicy. Pokoleniowe wojowniczość. Tradycyjne śluby ranów. Efektywni interpretatorzy. Ja wezmę płodność chyba. Tak, bo to... W tej chwili nasz władca ma z tym problem i... W innym przypadku nie wiem, kiedy bym to wybrał. Czyli bierzemy to. Cały czas by chciał mieć syna. Wiecie co? Okej, to będzie, podejrzewam, wywoła masę stresu. Ale spróbujemy uwieść żonę. O, to może nas... Okej, to jest ryzykowne. A to dziwne, jest naszą żoną przecież. Spróbujmy poprawić z nią tylko relacje. W sumie. Tak, to byłoby zbyt stresujące chyba, żeby wbrew swojej naturze nasz władca próbował uwieść żonę. Czyli po prostu, tak, platonicznie spróbujmy poprawić z nią relacje. Spisek na dworze. Ktoś chce zabić mojego gościa, Brunhilde. Okej. A jak tam siostra? Okej, nie jest w ciąży z tym Karłem na razie. Nocna wizyta. O, cholera, co jest grane. Okej, nasz władca wpatruje się w dokumenty przy biurku, gdy nagle widzi... jakąś ładną dziewczynkę, która biega po jego komnacie. Okej, gdy się zobaczyli, to są tak, zarówno król, jak i ta dziewczynka są zakłopotani. I na przykład zapyta, kim on jest i co tu robi? Jest mi zimno, jestem głodna, mówi nieśmiale. Okej, na przykład źle się tak jej współczuje i przekazał jej nieco jedzenia. Okej, ona dziękuje. I nagle nasz władca się budzi. Musiał zasnąć podczas czytania tutaj, tak, jakiś ksiąg. I musiał sobie wyobrazić po prostu tą dziewczynkę. O, jednak... Kiedy chce coś zjeść, to okazuje się, że jedzenie zniknęło. A on go nie zjadł, czyli to jest podejrzane. Kiedy kolejnego poranka nasz władca o nią pyta... to dowiaduje się, że ona pasuje do opisem do córki jednego z gwardzistów, którzy zmarli. Która zmarła kilka dni temu. O! Okej, nasz gwardzista jest oddanym sługą Świętowita. I mówi, że... Okej, jest pewny, że dusza jego córki jest z bogami w tej chwili, dzięki naszemu królowi. Okej. Nasz król się zgodzi. Nasz władca jest też niedożywiony po raz kolejny. Kurde. Okej, mamy mało stresu, tak więc zaryzykujemy i spróbujemy troszkę przytyć. Też nasze dochody byłyby dużo większe, gdyby nasz król nie był rozrzutny. Czyli musimy zwiększyć dochody. To jest to, nad czym w tej chwili musimy pracować. Czyli kolejny poziom tego, to jest chyba dobra decyzja. Pytanie, jakie z tymi majątkami prywatnymi? Czy ja to kontroluję? Zresztą zobaczymy tu. Nie kontroluję tego osobiście. Czyli to jest w rękach... to jest w ręku tak jakby mojego kapłana. Okej, moja królowa chce wyznać coś naszemu królowi i mówi: słyszałem, że Jaromar, wódz Joloboru, zaczyna cię nienawidzieć, królu. Okej, ponieważ on rości sobie prawa do Arkonii. Faktycznie ma prawa do królestwa Arkonii.
Jaromar II z Jeloboru. Ok, nie chcemy zestresować naszego króla. Natomiast napiszmy mu list. Odpiszmy mu, odpowiedzmy na to. Stał się moim rywalem, ok. Ok, on nie jest, ok, jest dość słabym wasalem Derwana II, który koniec końców utrzymał się na tronie. Z tego co widzę, czyli chyba nie powinno być źle. Anordania, dzięki za przedłużenie słowa pół roku. Czy mógłbym pokazać mapę etniczności? Tak. Tu się wiele nie zmieniło. Poza tym, że się wykształciły nowe kultury. Polacy, polska kultura jest tylko na Śląsku. Mamy tu lubuską, mazowiecką, sandomierską. Na naszych ziemiach dominuje połapska. Także na wyspie Perunni. Pomorska to jest ta sama grupa, czyli niewiele się różni od naszej. I pruską dość mocno akceptujemy, bo już długo tak jest pod naszymi rządami. Ok, zaczynamy też powoli akceptować saską kulturę. Tak to wygląda w tej chwili. Ok, czyli jak? Może to jest lepsza inwestycja. Książęcy budynek moglibyśmy... A nie, nie mamy technologii. A dobra, zaczynamy budować grody w innych... Znaczy, rozbudowywać nasze inne grody w naszej domenie. Tak, wydaje mi się, że tutaj w przeciwieństwie do Shadow Empire bardziej się opłaca niż rozbudowywać budynek, który już się ma do kolejnych poziomów, to chyba bardziej warto stawiać jakikolwiek budynek. Czyli tutaj mamy pola uprawne, które generują nam troszkę dochodów. Tak, okej. Okay. Tak, warto, okej, okay, zbieramy na to. Pytanie, co najbardziej by się opłacało? Chyba port handlowy. Biorąc pod uwagę też charakter naszego władcy, który jest tym reformatorem. Czyli zbieramy na to w tej chwili. Tak. Musimy bujnąć gospodarkę. W sumie tymczasowo zlecimy naszemu skarbnikowi zbierać podatki zamiast rozwijać development. To przyspieszy te inwestycje, czyli koniec końców efekt powinien być dobry. Ok, nasza przyjaciółka Agnieszka umarła. Ma zapalenie płuc i mamy masę stresu po raz kolejny. Czyli pogłaskajmy kotka. Ok, to pomogło, ale tylko trochę. Cholera. To jest brutalne. Czy możemy odwiedzić gorące źródła, czy jeszcze nie? Za 3 lata dopiero. Kurde. Ok, muszę rozdać fundusze biedocie. Chociaż poczekam jeszcze. Ok, jeszcze chwilę poczekamy. Limitu technicznie jeszcze nie przekroczyliśmy. Może połącz kulturę połapską z saską, przejmiesz ich technologię? Nie wiem, czy to jest uzasadnione. Ja w tym celu musiałbym porzucić niektóre aspekty słowiańskie. Nie wiem, czy to jest uzasadnione w tym przypadku. Wydaje mi się, że tworzenie kultur hybrydowych ma sens jedynie, kiedy jest coś na podobę normańskich podbojów, kiedy oni tak zostawiają swój skandynawski dom i tutaj tworzą nową kulturę. Nie będę używał na tą chwilę robienia hybrydowej kultury. Nie ma to sensu, my podbiliśmy Sasów. To nie jest też królewska domena, tutaj to jest przygraniczna rubież. Nie ma kompletnie uzasadnienia, abym porzucał niektóre elementy kultury słowiańskiej i przyjmował kulturę podbitych Sasów. Przynajmniej na tym etapie. Dobra, mamy przyjaźń z Milions. O nie, to wywoła stres. Kurde, każda opcja wywoła stres. Ona chce się zaprzyjaźnić z naszym władcą. A nasz władca jest paranoiczny i nieśmiały. Mam dużo tradycji. Tak, będziemy reformować kulturę potem, być może. Okej. Dobra, musimy rozdać biednym złoto. Kurde, prawie całe złoto. I tak mnie nie zbiło poniżej tego. Wow, to jest brutalne. To jest brutalne.
Kolejne załamanie nerwowe. Czyli co możemy robić? Zrobić... Okej, okay, zbijemy troszkę stres, ale musimy nie doprowadzić do tego, że to wzrośnie. Zaryzykujemy, weźmiemy tą opcję. Okej, okay, musimy bardziej zbić ten stres. Okej, okay, nie mamy niani. Okej, okay. Kurde, wszystko kosztuje, dobra. Potrzebujemy niani. A nie, mam. Jest. Okej, okay, mamy nauczycielkę. Nie ma niani. A nie ma odpowiedniej kandydatki. Kurde. Zmiana kierunku. Okej, okay, ten Demetrio, zobaczmy. Okej, okay, podróżnik, który mówi, że został wynajęty przez Demetria, przybywa przed oblicze króla i mówi: nie obawiaj się, panie, Demetrio jest w dobrym zdrowiu. Przynoszę jednak wiadomość, że jest okazja, aby ufundować jeszcze większą przygodę. Demetrio, tak, bo widzisz, królu, Demetrio źle skręcił na gościńcu i jest w tej chwili w pobliżu Buzału. Okej, okay, na Wołoszczyźnie gdzieś. Okej, okay, ma fundusze, żeby... Okej, okay, czyli to będzie wymagało kolejnych funduszy, 60. Zaryzykujmy. Ale się zadłużyliśmy, czyli musimy sprzedać kolejny artefakt. Okej, okay, będziemy używać tego toporu. Sprzedamy irlandzki miecz. Chociaż nie, ja chyba nie mogę tego poziomu przedmiotów sprzedawać i tak. Nie, nie mogę. Okej, okay, nie sprzedamy tego księgi na temat supernowej w roku 1006. Nasz władca jest fanem wiedzy. Zobaczmy, czy jakiś dworski artefakt możemy sprzedać. Tak, niestety te reformy wymagają tu, tak, wymagają inwestycji. Ja chyba nie mam żadnego artefaktu, który mógłbym sprzedać, nie. Okej, jesteśmy zadłużeni. Święty list. Okej, okay, nasz władca siedzi tu ze swym przyjacielem, królewiczem Odbertem i razem chcą napisać jakiś list do kapłanów. Weźmy opcję numer 1. Niech to będzie racjonalny list. Nowa frakcja utworzona przeciwko nam. Zobaczmy. Okej, okay, niepodległość. Okej, okay, mamy kolejna wojna domowa i książę Leszek ze Stwali, nie ma co się dziwić. Czyli bardzo możliwe, że będziemy mieli wkrótce wojnę domową. Tom Zaj, dzięki za przedłużenie słowa, także 29 miesięcy, wpadłem na chwilę, całość pewnie na powtórce. Okej, okay, spoko, zrozumiałem. Okej, okay, tak, okej, okay, zobaczymy. To nie jest dobre, mamy znerwicowanego króla, problemy w związku z porzuceniem ery plemiennej. Bardzo niebezpieczna sytuacja w tej chwili. Bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Bandyci na drodze, Demetrio nam donosi. Przez 10 dni i nocy ja i moja drużyna ukrywaliśmy się. Bandyci niejakiego Bartłomieja zablokowali drogę. I co powinien zrobić? Okej, okay, niech się ukrywa. Jest szansa, że Bartłomiejowi ukradnie złoto. Weźmy tą opcję. Bardzo małe szanse, ale kto wie. O, udało mu się, wymknął się. Doskonale. Nie ukradł złota temu bandycie, ale udało mu się przekraść. Dworskie wydarzenie.
Straż, a tak, on nam służył jako czempion, potem był w Radzie, ale w tej chwili się upija w ciągu dnia, co nie jest zbyt dobre. Okej, okay, nasz władca jest współczujący, czyli nie będziemy go więzić. Nasz władca jest też współczujący, czyli nie będziemy go wyśmiewać. Spróbujmy go przekonać, tak, żeby zaprzestał tego. Nie zmienił zachowania, dobra. Okej, okay, dobra, moi drodzy, to tyle, krótka przerwa. Okej. Okay. Jeżeli uda nam się przejść przez kurde etap, ustabilizować troszkę sytuację i tak, wprowadzić ten feudalizm na dobre, to Arkonię umocni, ale też może to wszystko się posypać, jeżeli nasz król, powiedzmy, z powodu nerwów się załamie i tak, może być rebelia, może być atak. No, ciekawe, tak, na rozdrożu Arkonia w tej chwili, w roku 1015. Dobra, krótka przerwa, zapraszam za kilka minut i potem jeszcze godzinkę jedziemy do 21.